Kolejny dzień, kolejne wyzwania. Dzisiaj rano obudziłem się, przeczytałem wiadomość. Yo Baxon, dzięki, że tworzysz materiały, dzięki, że mnie inspirujesz do działania. Dzięki tobie mam chęć robić bity. Mam mnóstwo takich wiadomości, gdzie piszecie do mnie, że Baxon, od oglądania twoich filmów wróciłem do FL Studio. Zdaję sobie sprawę, że czasami podążanie tą drogą, czy to producenta, czy to innej osoby twórczej, no w naszym akurat przypadku producenta, może być trudne. Może nas troszeczkę nie rozumieć społeczeństwo, nie chcemy iść do normalnej pracy, chcemy osiągnąć jakieś swoje cele, swoje ambicje. Inni ludzie mogą tego po prostu nie rozumieć. Myślę, że to jest okej. Jakby oni nie widzą tej wizji, którą ty widzisz, którą ja widzę, którą widzimy. I po prostu czasami tego nigdy nie zrozumieją. Myślę, że musimy się po prostu nauczyć akceptować rzeczywistość taką, jaka ona jest. I starać się znaleźć tą motywację płynącą ze środka, tak naprawdę. Też zacząłem niedawno, stworzyłem swój kanał na serwisie YouTube, ale to akurat w Polsce, gdzie jakby uczę tam producentów młodych polskich, którzy tam chcą sobie przejąć świat, jak robić właśnie muzykę. Udzielam też konsultacji takich jeden na jeden, takich można powiedzieć w cudzysłowie, takich korepetycji. Sprzedaję też swój... Szczerze powiedziawszy, 5 czy 6 lat temu nie powiedziałbym, że dojdę do tego miejsca, w którym aktualnie jestem. Miałem pewną wizję, którą chciałem realizować, ale podczas drogi, podczas tego całego procesu zacząłem zauważać i tak naprawdę poznawać bardziej siebie i zwracać uwagę na to, że okej, może chciałem sprzedawać bity, okej, może chciałem być producentem w ten i w ten sposób, ale widzę, że na przykład dzisiaj ze mną to już za bardzo nie rezonuje. I dzisiaj ze mną ta wizja już nie jest tak bliska, jak była kiedyś. Dlatego myślę, że cały czas ewolucja w procesie jest rzeczą, którą powinniśmy obserwować i powinniśmy starać się po prostu czasami podążać za tym instynktem, za tym uczuciem w środku, które mówi nam: okej, to będzie trudniejsze, to będzie na pewno wymagało więcej energii, ale to będzie to. Razem z tą przeprowadzką dużo rzeczy zostało wystawionych na, nie chcę mówić słowa próbę, ale trochę też tak jest, ponieważ i moja taka motywacja, dyscyplina i jakby cały ten biznes, który robię. Jak jesteś twórcą niezależnym i sobie siedzisz w domciu i sobie pracujesz, to prawdopodobnie nie muszę ci mówić, ile rzeczy jest do ogarnięcia, żeby wypuścić jedną rzecz. Fajny pomysł, okładki, wideo, zdjęcia, naprawdę tego jest sporo. Myślę, że zadanie sobie pytania, dlaczego coś robisz, na pewno przysporzy ci sporo motywacji i siły do tego, żeby działać. Bo jeżeli to będziesz robił tylko i wyłącznie dla pieniędzy, w pewnym momencie ci się po prostu odechce, nie? Będziesz miał siano i odechce ci się robić tego, co robisz. A jeżeli masz inną motywację, chcesz inspirować, chcesz robić coś zupełnie innego, chcesz jakby kminić w zupełnie inny sposób, to tak naprawdę zawsze znajdziesz powód do tego, żeby wstać z wyra i zrobić to, co do ciebie należy. Myślę, że sam powód tego, że chcielibyśmy zarabiać, powiedzmy, z naszej pasji, jest niezbyt wystarczający do tego, żebyśmy pchali tą poprzeczkę tak wysoko, jak czasami nasza wizja sięga, ale później brakuje nam tego paliwa, które da nam tą siłę do tego, żeby dalej to pchać, dalej to ciągnąć i dalej to rozwijać. I myślę, że posiadanie takiego solidnego, dlaczego to robię, pomoże tak naprawdę w codziennym wstawaniu z wyra i w codziennym radzeniu sobie z przeciwnościami losu, które los nieustannie rzuca nam kłody pod nogi. I jeżeli mamy słabe to nasze dlaczego to robię, to najmniejsza błahostka potrafi nas zbić z kursu. Ale jeżeli wiesz, masz silny kręgosłup tego, dlaczego robisz to, co robisz, dlaczego wybrałeś tą drogę, to mało co albo tak naprawdę nic nie powstrzyma cię przed tym, żeby osiągnąć to, co chcesz osiągnąć i przed realizowaniem swojej wizji. I mało co sprawi, że po prostu przyjdzie moment, w którym stwierdzisz: jakby poddaję się, to już jest za dużo, nie? Więc posiadanie solidnego dlaczego jest mega ważne i bardzo pomaga w procesie twórczym, który, jak wiemy, ma swoje wzloty i upadki.
do sample packa, który tworzę, postanowiłem, że zrobię parę takich bonusowych małych paczek. Jedną z nich będą akordy. Będzie to paczka akordów MIDI i właśnie zrobiłem tak zajebiste akordy, że muszę zrobić z tego beat, morto. Myślę, że to błądzenie pomiędzy wzlotami i upadkami i taka sinusoida i roller coaster, który wiąże się z byciem twórcą, na początku jest po prostu trudny do zaakceptowania, bo chcielibyśmy, żeby cały czas nam się coś udawało, żeby cały czas szło po naszej myśli, a niestety takie nie jest. Ja na przykład nie pamiętam, kiedy ostatnio usiadłem, żeby sobie zrobić muzę i tak naprawdę wkręcić się w proces, a dzisiaj robię jeden z bitów, który na pewno zostanie przeze mnie zapamiętany i będę go zapętlał w kółko przez najbliższe 2 tygodnie. Motywacja jest, myślę, zbyt ulotną rzeczą, żeby polegać na niej, ponieważ motywacja ja raz jest, raz jej nie ma i wtedy w momentach, w których nie ma motywacji i nie będziemy działać, bo nie jesteśmy zmotywowani, zapędzi nas to w kozi róg i będziemy czuć się po prostu źle psychicznie, źle emocjonalnie, ponieważ nie możemy realizować tego, co chcemy realizować, bo nie mamy motywacji, ale tak naprawdę powinniśmy opierać się na dyscyplinie, znienawidzonej w cudzysłowie dyscyplinie, ale to ona będzie właśnie fundamentem, który pomoże nam wstać, kiedy sytuacja jest ciężka. Używając tutaj słowa dyscyplina, nie chciałbym, żebyście mieli przed oczami jakiś rygor, a bardziej pewne zasady i takie pewien rodzaj polegania na sobie w trudnych momentach, że okej, jest ciężko, ale wiem, że mogę polegać na sobie, wiem jaki jest cel, wiem, że trzeba działać. Tak jak tworzenie tego wszystkiego, co robię i kanał na YouTubie i sprzedaż bitów i jakby możliwość inspiracji was i to, że piszecie do mnie i udzielanie konsultacji, dzielenie się swoją wiedzą jest zbawieniem, można powiedzieć, i jestem wdzięczny za to, co mnie spotyka, bo tak jak mówiłem, parę lat temu nie pomyślałbym o tym, gdzie mogę tam dzisiaj sobie dojść, a jest to tak naprawdę dopiero początek. Można nawet powiedzieć, że taki wierzchołek góry lodowej tego, co mam w planach i tego, gdzie dalej dążę. Tak, cały ten proces tak naprawdę pokazał mi, że nieodłączną częścią tych przyjemnych rzeczy i tych satysfakcjonujących rzeczy są rzeczy nieprzyjemne i mniej satysfakcjonujące i że bardzo dużo jest wątpliwości w całym tym procesie i czasami jestem zmotywowany, czasami nie jestem zmotywowany. Czasami wiem, gdzie idę, czasami nie wiem, gdzie idę i myślę, że nie tylko ja odczuwam te emocje i nie tylko ja odczuwam te wątpliwości, dlatego chciałbym się podzielić tą wiadomością ze światem i to też jest mój powód, dlaczego to robię, żeby dzielić swój message, żeby gdzieś przekazywać to, czego ja doświadczam, bo wiem, że nie tylko ja się tak czuję, wiem, że to też niektórzy ludzie mogą się podobnie czuć jak ja. Dobrze.
Baksowi, znajdujemy się na kanale Baksowi w kulturalnym filmowym studio Darkseid Records. Jestem w trakcie przeprowadzki, przeprowadzam się z Poznania tutaj samochodem do miejsca, gdzie się próbowałem. Ale wydaje mi się, że to wszystko było po to, żebym teraz zdobył tą wiedzę, ogarnął Photoshopy, Premiery Pro i inne gówna, żeby rozkręcić dobrze ten kanał. Mam nadzieję, że wam się uda znieść tą gorszą jakość, czy czekać ten cięższy okres, żeby powrócić oczywiście silniejszym. Kocham to miejsce. Ostatnie 2 tygodnie były nieźle zwariowane, ale już na szczęście jestem po przeprowadzce. Wszystko się udało, także możemy lecieć z tym dalej. Jak mogliście już zobaczyć w ostatnim odcinku, mój spot troszeczkę się różni. Nie ma tutaj za bardzo żadnej adaptacji akustycznej. Na kanale jest już nas 3000 osób. This shit is insane, you understand me? To jest szalone, naprawdę. Jo, siemano, chciałbym podziękować wszystkim za oglądanie materiału. Wczoraj nagrywając go, nie wiedziałem tak naprawdę, co z tego wyjdzie. Wyszło całkiem nieźle, jestem mega zadowolony. Coś innego, ale wiem, że takie przesłanie też jest potrzebne niektórym ludziom. Mi przynajmniej byłoby potrzebne parę lat temu, jak gdzieś zaczynałem swoją drogę. Jeżeli podobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę. Możesz oczywiście też zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z przyszłymi uploadami. W dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. To był Baksom Beats, Baksom Beats Cooking. Trzymajcie się z fartem, do następnego. Elo!